No, uśmiałem się i wzruszyłem, powiem. Grzegorz Damiński, dzień dobry. Dzień dobry. Też pamiętam tą pierwszą płytę Sex Pistols. Pamiętam ten i wolumen, i ten jarmark, gdzie dzisiaj jest Centrum Olimpijskie. I pamiętam, tak, patrząc się właśnie na te płyty niedostępne. Chodziło się po błocie takim, tak, po kostki. Na ogół na stolikach turystycznych tam trzymali. Na wolumenie? To nawet ja pamiętam. Nie, ty nie możesz pamiętać. Dziecko. Tam niestety pamiętam. W piluchach byłaś. To nie, chyba rodzice przynosili. Myślałam, że to zaczniesz od waszych wspólnych imprez. Nie. Pomijmy to. Była młodość wspólna, lata niewidzenia się. Ale znaczy, jak będziesz grać jakiegoś superbohatera, to powinieneś zagrać człowieka winyla, wiesz, nowa postać. A już tak bardziej na poważnie, wiesz, mieliśmy dzisiaj rozmowę z Liamem Neesonem tutaj. No niekoniecznie tutaj, ale była w programie rzeczywiście. No tak, imitowaną. I tak, nie było Liama Neesona w studio. I Liam Neeson, który w wieku lat 55 nagle stał się superbohaterem kina akcji. I tu dostrzegam pewne podobieństwo, bo tak, całe lata jesteś cenionym aktorem teatralnym, związanym ze sceną Ateneum, cenionym. I zbliżając się do 50, w zasadzie w którym momencie to następuje? Rola w Belfrze powoduje tą chęć wejścia w mainstream telewizyjno-filmowy, czego zwieńczeniem jest teraz komedia romantyczna Podatek od miłości. To Belfer był tym przełomem? Wszystko jakby w przyspieszonym tempie się zadziało. To jest niesamowite w tym moim zawodzie, że nie zna człowiek dnia ani godziny. Może to jest kwestia tego, że czas się przesuwa nieubłaganie i również odkłada się na naszych twarzach, a kamera, szczególnie u mężczyzn, kocha tak zwaną gębę, a brak tych przejść różnych życiowych powoduje, że tej gęby się nie dostaje. Być może ja troszeczkę tej gęby życiowej dostałem i teraz ta kamera łagodniej na mnie patrzy. Mówiąc tak zupełnie poważnie, to jest tak, że pojawiło się bardzo dużo ciekawych scenariuszy i ciekawych ludzi, którzy przyszli po prostu z fabuły. Ale poczekaj, to wytłumacz nam to. Czy to znaczy, że wcześniej to było tak, że ty nie chciałeś grać w filmach telewizyjnych czy kinowych, czy po prostu... Troszeczkę było tak, że propozycje, które ewentualnie do mnie przychodziły, nie były na tyle satysfakcjonujące mnie. Zawsze sobie jak mantrę powtarzałem mądrości mojego mistrza i guru, pana Gustawa Cholubka, że do pracy trzeba wychodzić tylko wtedy, kiedy umie człowiek sobie odpowiedzieć na sakramentalne pytanie, po co do niej idzie. Więc z całym szacunkiem dla tych wszystkich produkcji, bo nie chcę nikogo dotknąć, ale granie tam, nie wiem, 20 któregoś lekarza w 615 odcinku nie było dla mnie po prostu interesujące. W momencie, w którym pojawiła się szansa zagrania kogoś, kim nigdy w życiu nie chciałbym być prywatnie. Czyli mówisz o panu Molendzie w Belfrze. Chociażby o Grzegorzu Molendzie. Biznesmenie szemranym. Tak, czyli kogoś takiego, gdzie trzeba pogrzebać w charakterze trochę, czyli można wykorzystać jakieś zdolności, których się nabywa pracując w teatrze, gdzie pracuje się długo nad rolą, gdzie jest szansa i czas na robienie jakiejś analizy postaci, wtedy powiedziałem absolutnie tak. No to dobrze, rozumiem, a komedia romantyczna? A z kolei, żeby wejść w buty Hugh Granta, mam na myśli. Komedia romantyczna, Bartek Ignaciuk napisał bardzo, bardzo piękny scenariusz. Z dwóch powodów był to temat bliski mi. Po pierwsze dlatego, że mogłem znowu jakby odwrócić troszeczkę rodzaj charakterów, które są do zagrania, czyli żeby też nie wejść w taką szufladę, że teraz tylko chyba, że Damiński będzie tylko złym, będzie grał tylko złych ludzi, czyli kogoś, kto jest, czyja historia kończy się happy endem, kto jest lubiany, jest po przejściach, ale kierują nim dobre jakieś dobre instynkty. Po drugie, film, w którym pokazuje się, że nie tylko bardzo młody 20-latek czy 30-latek może nagle się zakochać i zmienić całe swoje życie, ale że również między 40 a 50 rokiem życia kogoś, kto jest zupełnie potłuczony i rozsypany, może czekać w życiu jeszcze coś ciekawego. A pracując nad tą rolę, czerpałeś z doświadczeń kolegów? Czerpałem z wielu doświadczeń. Kolegów również. Dobrze.
Podatek od miłości w kinach od... Od 26 stycznia. Tak sobie myślę, że Grzegorz jest tak wymagającym aktorem, że skoro zgodził się zagrać w komedii romantycznej, to to musi być naprawdę świetna komedia. My jej jeszcze nie widzieliśmy. Ja naprawdę tutaj się kłaniam nisko, bo biorąc z jednej strony naprawdę tą dosyć mroczną postać Molendy z BF-a, z drugiej strony nie dającego się nie lubić bohatera to Podatek od miłości. A ja jeszcze wiem, że po drodze był pewien projekt, który niestety nie doszedł do skutku, czyli Zły Tyrmanda, i ja liczę na to, że to się kiedyś może jeszcze wydarzyć. Trzymam kciuki również bardzo. Pomysł, tak. I człowiek, który jest najlepszym dowodem, że życie zaczyna się po 50. Takie ładne zdanie może na koniec, że niektórzy mają 50 lat, a inni mają dwa razy po 25. Dobra, tego będę się trzymać. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. A teraz Bartek Jędrzejak. W szklarni nadal.